Dzień dobry, kochani. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. No to lecimy do góry, słuchajcie. Wracamy do ze starej kopalni do Bractwa. Ale nim wrócimy do Bractwa, musimy jeszcze pójść do kogo? Do Wilka? Nie do Wilka, do Gomeza. Hej! Nieźle sobie poradziłeś z tymi pełzaczami. Zasłużyłeś sobie na przyjęcie w poczet strażników. Idź do starego obozu i porozmawiaj z Torusem. O. Do zobaczenia. Dzięki. No proszę. No i mamy jeszcze plus u Drake'a w starej kopalni. No nawet nieźle mi się podoba, słuchajcie. W tym momencie będziemy strażnikiem, a nie cieniem, bo w tym momencie, z tego co wiem, to jesteśmy tylko cieniem. Tak? Tak. Cień i mamy chyba poziom 8. No, to jeszcze trochę nam brakuje. Dobra. Tylko zachu... Nie wiem, co on tam do mnie mówił, ale okej. No to co, idziemy do starego obozu. Musimy tak, pogadać z Torusem, powiedzieć tam jakiemuś gościowi, co gra w duszy w starym obozie, znaczy w Bractwie, co Bractwo planuje. No i idziemy do Bractwa zanieść te jajca. Może byśmy coś zjedli. To by się chyba przygadało, nie? O matko, ale mało życia tego mamy. Znaczy dużo tego już życia mamy. Ojej, to nam nie zapełni. No dobra. Właśnie jeszcze miałem coś zrobić. Zapalić zew mocy. I co, za to nie dostaję żadnych punktów? Doświadczenie plus 10. No dobra, okej. Za to, że zagrałem na lutni. Ale wiem, że kurde, albo zielony. O właśnie, może zielony nowicjusz. Może to było do punktów doświadczenia. No nie, dobra. Okej. Co my tu mamy? Psiankę jakąś? Orkowe ziele, no proszę. Psianka, o tu jest psianka. Dobra, zapiszmy sobie, żeby te, gdyby coś się stało. Czego nie mogę pisać? Alo, cyf nie mogę pisać. No dobra, to muszę. Aha, no tak, no bo klawiatura numeryczna po bokach w gotiku nie działa. Taki jaja. No. Nieźle tego tu jest nawet, nie? W każdej stronie praktycznie coś jest. A tego aż szkoda, kurde, nie zbierać, nie? Jak się śmiesznie położy, jak mój pies. Drapnie po brzuszku. No drapnie po brzuszku. Nie podrapię cię po brzuszku. Ile w ogóle już dni tu jesteśmy? Czy to tutaj jest ta statystyka? 8 dzień. No proszę. W ciągu przez 8 dni zdobyliśmy się już do cieni. A za chwilę, słuchajcie, będziemy w straży. Rzeczywiście Torus nas przyjmie bez większego problemu. No to nie ma problemu, no to spoko, nie? I się muzyczka na chwilę podniosła. Halo, panowie, bo panowie są chyba tacy nieszczęśliwi, że tu muszą robić. No właśnie, o to mi chodziło.
Dodatkowe punkty trochę mnie tam pociaratali, ale chyba zbyt wiele mi też nie zrobili. Ciekawe, czy jestem w stanie takich strażników tutaj zaatakować. Tak swoją drogą, chociaż nie jestem pewien, ale można spróbować. Zabierzmy na tym samym save'ie, a co, bo możemy. Wow. No, ale mu pokazałeś! Dlaczego mnie obudziłeś? Ej, ale czemu nie mogę? Ej. Bardzo dziwne, bo nie mogę wcisnąć escape'a. To się chyba nigdy nie skończy. Może? Sam ci powie w swoim. Czekaj. Lepiej się gra, ale się gra dziwnie. Aha, bo musiał ze mną gadać. Ale logika. Aha. Hej, dobrze, że jesteś. Torus chce się z tobą widzieć. A czego chce? Sam ci powie w swoim czasie. Spoko. Przepuść mnie! Wow. No, ale mu pokazałeś! U niego dostanę jednego hita. Na hiciora. Chyba, żebym jeszcze coś zjadł. Może to też nie zgubię. Halo? Nie, miksurek nie będę pił. Serafis? 14? Proszę, dużo tego mam nawet. Mogę trochę tego zjeść. I zapiszmy. Pamiętam, słuchajcie, jak kiedyś grałem tego gotika i jak się jadł chleb. Tego chlebu było masakrycznie. Hej, dobrze, że jesteś. A dobra. Czego? Pamiętam, ile tego chleba się jadło. Oni mnie atakują. Pożałujesz. To tak bez sensu, bo ten z daleka pewnie też będzie do mnie ten strażnik bramy. Dobra, okej. Zagom. Hej! A czego chcę? Sam. Dobra. Może odpuśćmy sobie Toyową. Idźmy do Torusa. Zawsze to samo. Ale która jest godzina? Piąta, to już świta dzień. Ciekawe, gdzie jest Diego. Lepiej się do tego nie mieszać. Diego jest chyba tutaj. Nie ma go tu. No dobra, to trzeba by się przespać do rana. To się już więcej nie powtórzy. Halo, halo. Dzień dobry. Wyspaliśmy się. Torus! Cześć! Za Gomeza! Lepiej się w nic nie pakować. Chciałeś mi coś powiedzieć? Tak. To, co pokazałeś w kopalni, świadczy nie tylko o twojej odwadze, ale również o niepospolitej sile i umiejętnościach. Chętnie bym cię widział w szeregach straży, ale zanim to nastąpi, musisz jeszcze trochę popracować nad swoimi umiejętnościami. Tylko najlepsi mogą zostać strażnikami. No dobra, czyli 10. poziom. No dobra, to tak. Tak długo jak mnie to. A może by to na wycecie nie byłoby głupie. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Iść teraz. Sprawozdanie Krukowi. Nie, bliżna. W dzisiejszych czasach na. Witaj. Gdzie jest Kruk? Przydałby mi się Kruk, muszę z Krukiem pogadać. O tym i owym. Nie wiem, gdzie jest Kruk. Panie Kruk? No kurde, no. Ej, no gdzie jest Kruk? Nie ma tu cholera Kruka. Ajajaj. Chyba, że tu jest Kruk. No nie, to strażnik. Mam jakieś punkty doświadczenia. Mam 20 punktów doświadczenia, więc. To się chyba nigdy. Mógłbym nieźle je wykorzystać na coś. Ale dobra.
Nie powinieneś wierzyć we wszystko. To, co mówisz, to nie było zbyt chyba. Dobra, najpierw idź. Dobra, okej, nie, bo tu też teoretycznie mógłbym dołączyć, ale. Tak nie za bardzo. Dobra, kruka nie ma, no to dobra. Póki go nie ma, no to nie ma. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Ale. O, teraz. Tylko z tego musimy zrobić osobny odcinek, że będę wszystkich tutaj bił w okolicy. Hej, ty! Czego znowu? Pora. Spadaj. O, do zobaczenia. Trzymaj się. O. I teraz tak, każdego po kolei tu bić, który mnie wkurzał. Mogę. Co? Zwycięzca! Bez dwóch zdań! Wow, biją. Rozruba! Dobra. Trzeba to jakoś inaczej załatwić. Leżej się do tego nie mieszać. Co chcesz zrobić? Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Mam już dość tej pandemii. Rozruba! Hej, nie atakuje mnie. A! Zwycięzca! No bez dwóch zdań! Nikt do mnie nie przybiegł. Facet ma dość! Dokładnie. Zapiszmy sobie. Bez paniki, co chcesz wygrałeś. Zrobić z tą bronią, człowieku? Facet ma dość! Co chcesz? A, płacą im. Bójka! Tylko zachowaj to dla siebie. Kurde, bo oni... A, dupa. No dobra, bo oni płacą, kurczę, to jest taka dupa. No dobra, to nie. To zróbmy tak, to idziemy do bractwa. Zły. Chodź do mnie. Może, ale kogo to obchodzi? Schowaj broń! A, rozruba. Schowaj broń! Co ty wyprawiasz? Szukasz guza? A. Wow, nawet mam jakiś amulet. Aha, no tak, ja mówiłem teraz ten amulet. A broń. No cóż, broń poszła w cholerę, ale mogę ten amulet założyć, nie? Do czego to jest? Ochrona przed bronią. Bo wolę to na razie z ogniem. Jeszcze dostaniesz zbytnio. Za swoje! Bękarcie! Bękarcie! Może. Ile? Facet ma dość! W tej historii o, musi być jednak ziarno prawdy. Idu. Był czas, kiedy takie sprawy załatwiano inaczej. Może... Nie powinieneś wierzyć we wszystko. A jestem ciekaw swoją drogą. Jesse, pamiętasz, ty mnie sprzedałeś, nie? On ma taką jakąś dziwną głowę. 73? Tak jakby, nie? Czy jestem w stanie strażnika pokonać? Nie chciałbym. Facet ma dość! Mamy zwycięzcę! Myślałem, że już nigdy się nie nauczył. Wow. Bez problemu. Pięknie, kochani. Czyli też sobie nabijemy trochę punktów dodatkowych. Ile mi brakuje? Ty, no niewiele, bo tylko 500. Czyli tak, zróbmy coś takiego. Zjedzmy tego i owego. O matko, ale mi długo wzrasta te życie teraz. Wcześniej się jedno zjadło i pełno życia było. A teraz, no nic. Facet ma dość! Nawet nieźle mnie tą kuszą potraktował. Ciekawe, jakie oni mają miecze. Czy ja na razie, czy... Bo szukam jakiegoś, kurczę, lepszego miecza. Nie ma tu, kurczę, nic.
Nie ma nikt mi do sprzedania jakiegoś sensownego. Urizel byłby fajny, ale... Może kogo to obchodzi? Nie powinieneś. Nie da. Niezła walka. Wow. Gość mnie zabił. Cholera. Dobra. Facet ma dość! No dobra, to mniej więcej wiem, jak tu już walczyć z nimi. Czy jak oni tam bełtem będą atakować, to tam... To jest tak prosto, że... Ho, ho, ho. Dobra, okej, okay, bo ja tak troszeczkę już trochę z tematu schodzę, nie? Ale ja tak lubię, słuchajcie. Ja nie wiem, dlatego to odcinki. Co za... Facet ma dość! Kolejny poziom. No i po facecie! Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Świetnie. Dobra! Facet ma dość! Rozrób... Mam już dość. Nie wiem, po co mi to wszystko. Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. No na pewno. Facet ma dość! Niektórzy nigdy się nie nauczą. Ludzie zawsze... Ja nic nie widziałem. No. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Ładnie. W czasach na nikim nie można polegać. Od co? Ludzie zawsze... Ludzie... Co za krety, Bezi. Bezi, proszę cię. Dobra, pierdzielę to, pierdzielę was. Tyle punktów wyrzucam, ach. Ajajajaj. W tej historii musi być jednak ziarno. Spoko, że nie chcą widzieć mnie w strażnikach, ale ja bym później jeszcze chętnią dołączył później do magów ognia. Wolę oczywiście walczyć na odległość, bo jestem w to wiele lepszy niż walka wręcz. No więc zobaczymy. I ta muzyczka. Aż sobie głośniej zrobię. Uwielbiam tę muzyczkę. Co kocham, znacie, muzykę w gotiku. Muzyka w gotik. W gotiku, w gotik. Kto się chyba odmienia gotiku? Ale może nie. Mniejsza o to. To jest, znacie, takie coś. Coś tak wspaniałego, tak miłego, tak sympatycznego. W ogóle tutaj, nie wiem, eksplorować te obszary wszystkie. Rozbudowywać tą swoją postać. To jest, kurde, no. Jest wielkiego, nie? Naprawdę. Dobra. Wow. Wow. Dobra. Teraz nie wspominając o orkach, jakby mi tak zaatakowały. Ło matko. Co by to było? I w ogóle ludzie wspominali, żeby w ogóle nie wchodzić do... Do czego? Do lasu. No rzeczywiście w lesie są różne nieciekawe stwory. Bezi, co ty robisz? O, to tutaj. Przepłynąłbym się rzeką, ale z doświadczenia wiem, że ta rzeka później wywala. To mi się teraz Bezi, nie wiem, nie zabij na kimś, nie? Nie wpadnij do wody, bo jak wpadniesz do wody, to już koniec. Szkoda, że nie zrobili jakichś, nie wiem, modów do gry, żeby ta gra lepiej graficznie wyglądała. I myślę, że mod, który waży tam gdzieś około 100 mega, poprawiłby jakość wody, grafiki drzew, może by zaokrąglił te drzewa, nie takie ostre. Chociaż to też ma z drugiej strony swoje klimaty. Więc może lepiej, że coś takiego jest, niż gdyby mieli jeszcze co innego robić.
Okej. No wiem, że mam rację. Już nie wiem, o co chodzi, ale mam rację. Lepiej się do tego. Czekaj. Okej. Musi być jednak rzadko prawdy. To się chyba nigdy nie. Może. Nie wiem, czy powinienem w tym ubraniu tak wchodzić do nich, ale. Tylko nie przesadzajmy, nie? Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Teraz mi powiedzą, że jestem niewierny, czy coś ten teges. Dzień dobry, Iberion. A, dobra, do Korkalama miałem z tym iść. No dobra, ale nadal się zastanawiam, gdzie jest... Kruk. Mam już dość tej. Niestety, jeżeli kruk się zbugował i go nie ma na przykład już na tej mapie. Bo dziwne, no nie znalazłem go nigdzie. No to możemy w tym momencie na przykład. No przywołać go z komendy, tak? Możemy wpisać B. Marvin i wtedy nam się otworzy panel command, tak? Że możemy na przykład latać i takie tam rzeczy. I w tym momencie możemy go tam przywołać z konsoli. Natomiast no wolałbym tego uniknąć, no ale myślę, że to nie jest jakieś tam wielkie oszustwo, gdzie ja idę, matko. W dzisiejszych czasach jak mnie to nie dotyczy. I w tym momencie będziemy mogli w taki sposób do niego dotrzeć, jeżeli go nie będzie. To się skończyło już dawno temu. No to jest tam przydupas tego Gomeza, więc powinien tam być. Myślałem. Kajnie, Korkalom. Czego chcesz? Nie czego chcę, tylko mam jaja. Znalazłem jaja złożone przez królową pełzaczy. Wiedziałem! Moja wizja była znakiem od śniącego. Te jaja z pewnością zawierają silną wydzielinę. Świetnie. Dzięki nim przygotuję napój, który pozwoli nam nawiązać kontakt ze śniącym. A co z moją nagrodą? A tak. Dziękuję. Wolałbym jakąś namacalną nagrodę. Dobrze już. Czego chcesz? O, oręż. Daj mi jakiś oręż. Niech ten oręż sieje śmierć w szeregach twoich wrogów. Ludzie zawsze gadają. Od razu wiedziałem. Przyniosłem ci wnętrzności pełzaczy. Wspaniale. W nagrodę możesz sobie wziąć jeden z moich najlepszych wywarów. No spoko. Do zobaczenia. Oby śnion... Co ja to dostałem za oręż? Jakąś ujową. Ludzie zawsze gadają. Ludzie zawsze gadają. No dobra, niech będzie Kain. Zapomnijmy o tym. A, dobra. Ochroniarzu, co mi powiesz? Dobra, chyba wiem już, że jesteś bla bla bla. Dobra, aha, kruk. Chyba. Wow. No tak, bo oni pełzacza na jednego hita robili u mnie. Znaczy w jaskini to tak. Ajajajajajajajaj. Łatwo nie jest. To co my dalej tam możemy robić? Co się dzieje na bagnach? No dobra, no to idziemy teraz do kruka. Zawsze to się już więcej. No kruka tam nie było, no przecież byłem tam, nie? Był tam przy Gomezie albo przy wejściu. Nie było go. Najwyżej go wywołamy, tak? Zawsze to. Chociaż kurczę, chciałbym już być magiem, ponieważ mag ma możliwość teleportacji.
To było super. Gdyby jeszcze jakiś pierścień, który tam regenerował manę, na przykład jeden punkt na minutę. Spoko opcja by była. Równie dobrze można się przespać i też zregeneruje życie, manę. No ale... Nie czepiajmy się o to, nie? Okej. Przez las chyba nie chcę iść. Już to mamy starą trasę bardzo znaną, więc nawet już nie patrzę na mapę, poza tym też trochę pamiętam, ale do nowego obozu będzie, słuchajcie, problem. Chociaż do nowego obozu chyba nie będzie tak źle, ponieważ wiem, że przy samym początku były jakieś osoby z nowego obozu. I tam będziemy mogli chyba z nimi pogadać, żeby nas doprowadzili, a jak nie, no to też jakoś tam dotrzemy do nowego obozu. A jak nie, no to sami damy radę jakoś. A jak jeszcze nie, no to spojrzymy w poradnik. Chociaż mam nadzieję, że w poradniku nie będzie co tutaj za bardzo patrzeć, że dam jakoś radę sam z tego poradnika, bo kurczę, no dawno, już to kilka lat temu grałem w Gothica pierwszy raz. No wiecie, to tak... No tak trochę się zapomniało. Okej, no to lecimy do kruka. Tylko pytanie, gdzie jest kruk? Nie chciałbym teraz być w jego skórze. Nie myśl wierzyć we wszystko. To już się więcej nie powtórzy. To się... Myślałem, że to się już skończyło. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. To nie mój problem. Zawsze to samo. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Świstak, zregenerowało mu się życie. Może się w końcu przespał. Ja tam się nie mieszam. Nie było zbyt mu, ale nie chciałbym być w jego skórze. Tej historii... A dobra, przecież ja Boruda zaatakowałem. Skończ tę paplaninę, co? A, no to spoko. Boruda już chyba ten nawet nie ma. To w dzisiejszych czasach... Sami strażnicy... Myślałem, że to się skończyło. Diego, Grimm... Więcej nie powtórzę. Torus... To się chyba nigdy nie skończy. Które mam poziom? 9, no i troszeczkę jeszcze mi brakuje, żeby dobić do 10 poziomu. Jeśli myślisz, że... Myślałem, że to się skończyło już dawno. Tylko zachowaj to dla siebie. W dzisiejszych czasach nie chciałbym... Jest kruk! Witaj! Myślałem, że to się skończyło już dawno. Pomyślałem, że zdam ci raport. To dobrze. Lubię być informowany na bieżąco. No więc... Teraz Bractwo potrzebuje jaj Królowej Pełzaczy. Przygotują z nich napój, który umożliwi im nawiązanie kontaktu ze Śniącym. Mam te jaja przy sobie. Dobrze się spisałeś. Kim jesteś? Nazywam się Kruk. Bla, bla, bla. Jak idzie handel rudą? Stara kopalnia jakoś radzi sobie z wydobyciem. Ostatni transport do zewnętrznego świata był bardzo duży. No dobra, jakie mamy tam... Przepuść mnie! Cichutko. Zaginiony strażnik. No dobra, no to teraz co? Idziemy do... Idziemy na przywołanie, tak? Śniącego. Ale nim to zrobimy, zapiszę sobie tutaj. Żeby, bo dawno w sumie nie zapisywałem. 74. Kurde. Kurde, no cholera. Nie wiem, co on ma tam za broń, ale kurde... Nawet niezła. Jeśli myślisz,
Miecz sędziego. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. To nie było. Nawet nie najgorzej. Niewykończony miecz, chociaż... Myślałem, że to się skończyło. Strażnika? W czasach na nikim nie można polegać. Nigdy się nie nauczą. To się już więcej nie myśli. Miecz bojowy. Nawet nie zdążysz tego pożałować. Lepszego może w końcu? No, bojowy jest nawet niezły. Łapy precz. Ja? Nic nie widziałem. Wow! Ach, bo ten za... Aha, no tak. Ach, no tak, bo on w tym momencie zaalarmował wszystkich. Ach, kurde. Ale wszedł krytyk niezły, ale właśnie, czy jak ja bym go tak prawo, lewo tą bronią? Teraz co, ja mogę go zabić. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. To nie było zbyt mądre. Ja bym go zabił. Co się nie powtórzy. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Nie chciałbym być teraz Dobra, mamy teraz trochę czasu, żeby pozbierać to i owo. Mógłbym kurczę jeszcze zabić, ale... Ludzie zawsze gadają. Nie chciałbym być teraz ludzie zawsze gadają. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Mam już dość. Nawet nie zdążysz. Mamy zwycięzcę! Inni nie powinni wiedzieć. Aha. W tej historii musi być jednak ziarno. Czekaj, lepiej się w nic nie... Dobra, a właśnie, podobno jak się... Tak długo jak my nie... Ludzie zawsze gadają. Tak też można ten. Ciekawe, czy bym kopacza był w stanie tak. Niezłe, nawet mi się... Szybko się uczysz. No, nawet. Szczególnie jak broń do mnie wyciągają. Łe, na kłódki są pozamykane, no dobra. Tak długo. Kiedyś takie sprawy załatwiały. Czekaj. A właśnie, spróbuję tak kopacza może jakiegoś zaatakować w taki oto sposób. To nie było zbyt mądre. Pewnie masz rację. To nie było zbyt mądre. Zawsze. W dzisiejszych czasach... Kiedyś takie sprawy załatwiały się. No, cholera, no. No. Czemu nie mogę go zaatakować? To nie mój problem. No, moment. Kurde, ej, no co jest? Myślałem. Walka! To się już więcej nie powtórzy. Walka! Piękny cios! Piękny widok. O! Przyłóż mu rasa, dobrze! Płacą mu za ochronę. Cholera, no to dupa. Ale jakoś tak szału nie ma. Dobra, kochani. Lecimy do Bractwa na wieczór. Musimy się przespać. Będzie wielkie przywołanie śniącego. Dobra, w kimono. Do następnego wieczora. Albo kurczę, powinien do północy. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Nie chciałbym. No nie wiem teraz, kurde no. Myślałem, że to się skończyło już dawno. Tylko zachowaj to dla siebie. To się już więcej nie powtórzy. Grawo. A kim ty? Kojarzę Grawo. Grawo to jest taki gościu. Za Gomeza! Co słychać? Odkąd rzuciłem roboty w kopalni, nie mogę narzekać. A skąd bierzesz środki na utrzymanie? Pomagam ludziom w rozwiązywaniu problemów. Jeśli podpadniesz któremuś z wpływowych ludzi, zgłoś się do mnie. Razem coś wymyślimy. Gdybym miał kłopoty, ty mógłbyś mi pomóc? W jaki sposób? No, załóżmy, że nadepnąłeś na odcisk Torusowi. Lepiej nigdy nie włazić mu w drogę, ale wypadki się zdarzają. Torus potrafi być bardzo uparty. Jak raz się na ciebie wkurzy, nie będzie chciał zamienić z tobą słowa, a to już bardzo niedobrze.
jako żółtodziób. Musisz go mieć po swojej stronie. Więc przychodzisz do mnie i mówisz, w czym rzecz. Znam tu wiele osób, z których zdaniem liczy się nawet Torus. Oni szepną o tobie dobre słówko i Torus przestanie się na ciebie boczyć. Oczywiście, chłopcy nie zrobią tego za darmo. Takie przysługi kosztują. A ja pilnuję, żeby ruda trafiła do właściwych osób. Tylko zachowaj to dla siebie. Tak długo jak mnie to nie. Dobra. Spoko. O właśnie, mogę. To nie mój problem. 3, 4, 5, 6. Zgadza się to mięso smażone? Mam już dość tej paplaniny. 25. Pogadajmy lepiej o czymś. Mam już dość. Pewnie masz rację. No i teraz powinno być teoretycznie. Jest. No dobra, spoko. No dobra, no to lecimy, nie? Trzeba też mnie szybciej usmażyć. No dobra, nawet szybko mu to idzie. No, bez jej nawet jesteś niezły. Wow. Ile usmażyłeś? No, nawet nieźle. 18. To nie mój problem. Jesteś szybki nawet. Lecimy. Świstak. A ty już tak nie masz nic, co nie mam, co się tam ogolić. Taki żarcik. W tej historii musi być jedna. Wystarczyło dmuchnąć i ten gość sam by się przewrócił. Był czas, kiedy takie sprawy. Nikt mnie zaatakował, nic mi nie zrobił. To nie było zbyt mądre. Lajcik. Był czas, kiedy takie sprawy załatwiamy. Mądrek już się tu wyprowadził i raczej go tu nie będzie. Idziemy do... O właśnie, tam jest w lewo chyba nowy obóz. Nie jestem pewien, ale chyba tak. A teraz jak wiecie, tak w kółko. Tu i tam, tu i tam, tu i tam. No i musimy iść na te przyzwanie śniącego. Jestem ciekaw, co tam śniąc nam powie. O, ale księżyc. O! Okej, okay, dobra, lecimy. Jakieś ptaszki ćwierkają, czy co? O nie, to telefon dzwonił mnie do domu, o, pff, uff. Myślałem, że już ptaszki znowu zaczęły ćwierkać. Z tego co mi wiadomo, to tu powinny być jakieś stwory do zabicia, darmowe punkty. Czy jeszcze jeden dzień chyba, żeby się zrespiły? Chyba jeszcze jeden dzień. Wow, nie tędy droga. Dobra, tędy lepiej nie iść. Wszyscy wiemy, czym to się może skończyć. A ten gra Gothic to jest gra pełna bugów, bo to stare gry to i... Chociaż nowe gry też mają pełno bugów. Chociażby Watch... No nie, Watch Dogs akurat nie ma bugów, ale... Chociaż miało, bo ona tam się lubiła, lubiły się w nie wczytywać niektóre rzeczy w tej grze Watch Dogs. Ale Gothic, no to... Crashe to tam na poziomie dziennym były. Ginter jakiego miał z tego buga, nie? Że mógł sobie przejść tak po prostu podobno obok Torusa i dostać się do Gomeza. Okej. Która jest godzina? 20:18. Nie jestem pewien, ale może być to trochę za późno na te przyzwanie świętego. W ogóle swoją drogą nie ma, nie wiem, albo ja jestem jakiś niedouczony, ale obawiam z tego co mi wiadomo. To nie mój problem. Musi być jednak ziarno. Już więcej nie powtórzy. Ej. Co ja mam tu zrobić? No bo kurde, no hello. Chodźmy może do Korkaloma.
dobrze idę? Chyba dobrze. Nie. Iż. No bo tu kurde miało być przyzwanie z tego. No. Albo o, chodźmy do Iberionego. I zobaczmy, co tam u Iberionego słychać. I może on coś powie, nie wiem, o tym przyzwaniu śniącego. No nie wiem, nie wiem. No tak, dzienniczek mamy czysty. O, Iberion, z tobą nie mam co gadać. Kurde, no i teraz problem jest. Może pogadajmy z którymś ze strażników? Nie, wy mi nic ciekawego i sensownego raczej tu nie powiecie. Jedynie co, to mogę iść do Korkalona. Korkalon pewnie też mi nic nie powie. Nie chciałbym. No i będzie problem. Chyba, że informacje ogólne. Ajajajajajajajaj. Idziemy do góry, do Korkaloma. Matko, ale to wysoko, nie? Musisz uważać na to. Ja bym się cykał. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Panie Korkalom, bo ja nie wiem, co mam robić w tej grze. Czego? Wow! No przecież to była kolejna faza. Czy możemy teraz przystąpić do przywołania śniącego? Nie. Nie udało mi się jeszcze znaleźć sposobu na naładowanie kamienia opłyskującego. Niestety, nie dysponujemy starożytną wiedzą na temat tych artefaktów. No, chcesz powiedzieć, że zdobyłem te jaja na próżno? Nie. Posłuchaj, istnieje prastary almanach zawierający potrzebne nam informacje. Odkupiliśmy go od Koristo, jednego z magów ognia ze starego obozu. Niestety, został nam skradziony w drodze ze starego obozu. Kazałem Talasowi, jednemu z nowicjuszy, dostarczyć mi tę księgę, ale ten głupiec pozwolił się okraść. Zawiódł mnie. Ale postanowiłem dać mu drugą szansę. Ma odzyskać almanach. Porozmawiaj z nim. Przyda mu się każda pomoc. Zawsze to samo. Właśnie, gdzie on jest? Gdzie znajdę Talasa? Powinien być u stóp świątyni. Próbuję zjednać sobie kogoś do pomocy. Kto ukradł tę księgę? Talas twierdzi, że został obrabowany przez czarne gobliny. Brzmi nieprawdopodobnie, ale mogło się tak zdarzyć. Co dostanę w zamian? Czyż nie przekonałem cię już o mojej hojności? Otrzymasz nagrodę odpowiednią do rangi zadania. No to oręż to tak średnio mi tam, ale dobra. Do zobaczenia. Obyś... Dobra, Talas jest tutaj. Już kojarzę Talasa, ale Talasa zrobimy, słuchajcie, sobie w następnym odcinku. Więc ja się póki co z wami żegnam, więc dzięki za wasz czas, jak się podobało, to wiecie, za łapkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, no i do następnego odcinka i lecimy z Talasem do goblinów, które podobno go obrabowały. Ja się z wami żegnam, na razie, cześć, pa pa!